2 września na boisku przy szkole podstawowej nr 21 skradziono hulajnogę Jurka, młodego mieszkańca Nowego Sącza. Hulajnoga się nie odnalazła, dlatego podarowałem chłopcu takie samo nowe urządzenie. Chciałbym, aby młody mieszkaniec naszego miasta wierzył w to, że więcej jest na świecie ludzi dobrych niż złych. Mam nadzieję, że ten prezent będzie mu służył jak najdłużej. Zastępca prezydenta Artur Buchenek spotkał się z mieszkańcami ulicy Zakładników, którzy protestują przeciwko łamaniu przepisów przez kierowców dojeżdżających do pobliskiej sortowni odpadów. Mieszkańcy mają pełne wsparcie władz miasta, a ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę oraz tonażu do 3,5 tony zostaną utrzymane. Mieszkańcy wskazywali, że przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ulicy Zakładników próbowali siłą usunąć osoby blokujące przejazd. Padały również zwroty, że jeżeli im to przeszkadza, to powinni się wyprowadzić. Protestujący prosili o pomoc lokalnego radnego, jednak ten odsunął się od mieszkańców. Ja zawsze będę po stronie mieszkańców. Nowy Sącz miastem przyjaznym dla cyklistów. W naszym mieście powstały 4 stacje naprawy rowerów. Przy każdej stacji znajduje się ławka, kosz na śmieci oraz stojaki na rower. Urządzenia zostały wyposażone w pompkę oraz zestaw niezbędnych narzędzi do naprawy rowerów. Urządzenia zlokalizowano blisko ścieżek rowerowych przy ulicy Ogrodowej, przy ulicy Romanowskiego, przy ulicy Witosa oraz przy ulicy Królowej Jadwigi. Rozpoczął się 17. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Wydarzenie potrwa do najbliższej niedzieli i zakończy się koncertem na Nowosądeckim Rynku. Szczegółowy program festiwalu przedstawiła podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta pani Magdalena Majka. Cieszę się, że będzie to pierwsze duże wydarzenie w Nowym Sączu po wyjściu z czerwonej strefy. Więcej informacji na temat festiwalu znajduje się na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl. W 6 miejscach w Nowym Sączu powstały ogrody zmysłów. Jednym z takich miejsc jest Miejskie Przedszkole nr 14 imienia Marii Montessori. Cieszę się, że dzieci mogą zobaczyć, jak rosną prawdziwe owoce i warzywa. W ogrodach zmysłów posadzone zostały drzewa i krzewy owocowe oraz wyposażono je w nasiona kwiatów, ziół i warzyw. Ogrody mają służyć dzieciom, młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym w celach edukacyjnych, terapeutycznych i relaksacyjnych. Przez Nowy Sącz przejechał 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności Olimpijczyków. Tradycyjnie odbył się również mini wyścig kolarski dla dzieci, który miałem okazję otworzyć. Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymała nagrody. Gratuluję! Razem z radnym Dawidem Dumaną staramy się coraz bardziej uatrakcyjniać teren osiedla Wojska Polskiego. W pobliżu Placu Zabaw powstał wesoły tor zabaw. Podobne tory powstaną w całym mieście. Myślę, że to świetna zabawa dla najmłodszych sądeczan, a dla tych starszych wspomnienie z dzieciństwa. Trwają prace na ulicy Wiśniowieckiego. W tej chwili zakończona została modernizacja sieci przebiegających pod jezdnią na pierwszym odcinku od ulicy Królowej Jadwigi. Cieszę się, że prace postępują zgodnie z planem. Przed nami przygotowanie podbudowy pod warstwy nowego asfaltu. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli skończyć ten odcinek do końca roku. Pula przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu Karty Nowosądeczanina, cały czas się powiększa. W ostatnim czasie podpisają umowy z Wika Spółka Jawna, TB Magdalena Baliczek, Artykuły Kamieniarskie i Pogrzebowe Wioletta Janik, Bez Szóz Tomasz Litwa, Sklep Sportowy Puma, Samchem Spółka Zoo. Dziś obchodzimy 81. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Delegacja Urzędu Miasta Nowego Sącza upamiętniła tę rocznicę składając kwiaty przy grobie nieznanego Sybiraka na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana. Odsłonięto również tablicę przy Zespole Szkół nr 2 imienia Sybiraków poświęconą Stanisławowi Falińskiemu, porucznikowi Wojska Polskiego, uczestnikowi walk o Monte Cassino, który w kwietniu 1940 roku został zesłany do Kazachstanu Nowosądeczaninowi z wyboru. Cały czas można głosować na miasto Nowy Sącz w projekcie pod biało-czerwoną. Jeżeli zbierzemy 500 podpisów, to otrzymamy flagę i maszt. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wygrać tę konkurencję, a wtedy sam pan premier przyjedzie do Nowego Sącza i przekaże flagę. Głosujemy na stronie biało-czerwona.www.gov.pl.